Dobry, dzień dobry, już przesuwam kompa. Słuchajcie, redukcja dzień kolejny. Nawet wam powiem szczerze, że teraz już nie wiem który, chyba 80 strzelam. Piąty, chyba piąty, 85. Waga na rano po wczorajszym ładowaniu 110,5, bez toalety oczywiście, czyli lekko nabiło, spoko. Wstałem z takimi domsami na girach, że po prostu myślałem, że się nie zwlokę z łóżka, więc to jest akurat... dało się to odczuć, ciężko było zrobić cardio, ale cardio zrobione, pozwolenie zrobione, wszystko ogarnięte, więc mogę teraz śmiało dzień zaczynać. Zatem siedzę przy swoim śniadaniu, które się absolutnie na ten tydzień nie zmienia, czyli makro w tym tygodniu zostaje dokładnie takie samo, jest to 300 g białka, 360 g węglowodanów oraz 20, bodajże z tego co pamiętam, już wam powiem dokładnie, żeby nie było żadnych niedomówień, oraz 15 gramów tłuszczy w dni treningowe oczywiście. I pamiętajcie, że to jest liczone oczywiście tylko i wyłącznie z produktów. Zatem często się mnie ludzie pytają, czy ja nie wliczam na przykład tłuszczy z płatków owsianych i tak dalej. No nie wliczam, dlatego że ja liczę wszystko produktowo, ponieważ płatki owsiane mają na 100 gramów tyle samo kalorii, co na przykład ryż. Bardzo porównywalnie, tam około 360. Zatem większego znaczenia to dla mnie nie ma. W dni nietreningowe zatem zostaje 300 gramów białka, 180 gramów węglowodanów i 50 gramów tłuszczy. 6 razy 50 minut cardio, 10 tysięcy kroków. No i tyle. Żadnych więcej zmian nie ma. Także spoko. Od odstawienia izoteku czuję już, że pryszcz mi się tu robi, więc akurat słabo. Ale za to czuję się świetnie. Jak zresztą pewnie zauważyliście, od kilku dni mam w opór dużo energii i powiem wam szczerze, że sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo mnie ryje izotek. Znaczy generalnie przez pierwsze okresy było spoko, później było słabo. Zatem no teraz widzę dużą bardzo różnicę, nie? Jestem zadowolony. No, trudno, najwyżej hit dostanie na razie skóra, na razie jest ważna forma, nie skóra, a bez możliwości jedzenia ciężko tą formę wykręcić. Także dociskamy dalej z Lukim, no i będziemy działać. No, przekażę się wam pewnie w przyszłym tygodniu, co i jak to wygląda przy raporcie. I w zasadzie to chyba tyle, jeżeli mam być szczery, do powiedzenia mam na rano. Zaczynamy dzień, póki jeszcze da się to zjeść i nie jest to zimne. Posiłek przedtreningowy, 100 ryżu, 100 banana, 250 g pieczy z kurczaka, 20 g masła migdałowego, piąteczka hormonu i lecimy na trening. Dzień dobry, kolejny dzień, kolejny voiceover i znowu z treningu klatki. Mamy niedzielę, więc trzeba przypompować trochę klatę. No tak to u mnie zawsze wypada, że w tą niedzielę zawsze klatkę mam. To była klatka po treningu wysokim, jak pamiętacie, więc generalnie była to naprawdę całkiem fajna pompa, więc całkiem spoko. Nawet zdjęcie po treningu wrzuciłem sobie gdzieś tam na Instagrama, żeby sobie upamiętnić. No i generalnie dzisiaj już, jak sobie zobaczycie, wróciłem do takiego dźwigania, już można powiedzieć prawilnego, powiem, robiłem normalnie złożone ćwiczenia, nie było żadnego problemu przy wyciskaniach. Oczywiście te ciężary teraz nie są jakieś imponujące, ale nie mam zamiaru w imponujące jakby ciężary iść, bo nie jest to już teraz aktualnie mój cel i pewnie już nigdy nie będzie. Nie zależy mi, szczerze mówiąc, na tym, żeby jakoś dźwigać mocno, zależy mi bardziej na tym, żeby tą klatkę maksymalnie stymulować. Wydaje mi się, że powoli idę w tym kierunku, że faktycznie tą klatkę czuję. Na tym w pierwszym ćwiczeniu zrobiłem tutaj po prostu rampę do takiego obciążenia, w którym nie byłem w stanie wykonać tych 12, powiedzmy, powtórzeń. No i jedna taka seria, jak najcięższa, to była taka seria na wstępne zmęczenie, na wstępną aktywację, bo po tym już będą szły same w zasadzie wielostawy, więc w związku z tym, że u mnie to połączenie z tymi wielostawami jest średnie, no to takie rozwiązanie będzie u mnie najlepsze, poza tym pomoże mi to dogrzać dobrze bark przed samym treningiem. Następnie wykonywałem po prostu wyciskanie sztangi na skosie i tutaj również rampa na 8 powtórzeń, zaczynając od 40 kg, doszedłem do 80 na bodajże chyba 10 powtórzeń, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie do upadku. Następnie odłożyłem sztangę, Sylwia pomogła mi zrobić dropset, czyli ściągnąć 20 kg z całości, czyli zszedłem sobie na 60 i jeszcze raz doszedłem do upadku.
I tylko jedna taka seria, więc można powiedzieć, że jedna seria robocza na Butterfly'u, jedna seria robocza na wyciskaniu na skosie dodatnim i przeszedłem sobie dalej. I generalnie w zupełności wydaje mi się, że to wystarcza, bo pamiętajcie o tym, że ja oczywiście nie liczę tych serii wstępnych, ale to nie znaczy, że te serie wstępne się nie liczą, no bo ja robię rampę, więc generalnie dochodzę sobie do takiego, powiedzmy, obciążenia w tej rampie, że jestem w takim umownym, powiedzmy, RIR 3 do RIR 1, więc jak ktoś tam lubi sobie liczyć, to równie dobrze mógłby to policzyć jako 3 serie tak naprawdę, więc jest to całkiem sporo objętości, na pewno na tyle dużo, że jest mi to dla mnie wystarczające na ten moment. Zobaczymy jeszcze, jak to będę ugryzał w okresie masowym. Na ten moment o tym nie myślę. Myślę o tym, żeby po prostu wracać na stopniowe takie przeciążenie tego mięśnia, czyli powolutku dokładać sobie te ciężary, na ile to jest możliwe w tym okresie. A wydaje mi się, że jest to możliwe całkiem spokojnie, zwłaszcza, że ostatnio musiałem zejść z tych ciężarów bardzo, bardzo mocno. No i tutaj kolejne ćwiczenie. Tutaj już zrobiłem 3 serie robocze. 3 serie do takiego upadku, ale technicznego, czyli jak już czułem, że tracę całkowicie konekcję z klatką, zaczyna mi się destabilizować wszystko i zaczyna mi pracować wszystko to, co nie trzeba, to po prostu kończyłem i 3 takie serie wyciskania na ławce poziomej sztangielkami i generalnie nawet wam powiem szczerze, że miałem całkiem niezłe czucie, jak na to, że to na hantelkach zazwyczaj jakiegoś petarda czucia nie mam, co jest pewnie zabawne, bo hantelki teoretycznie powinny dawać większą jakby proporcję tego czucia ze względu na pozycję stawu ramiennego. No i po tym przeszedłem sobie na barki. Nie wiem, dlaczego ich tutaj nie ma. W każdym razie robiłem jeszcze barki, robiłem wznosy boczne na barki i Sylwia pomagała mi zrobić wszystkie 3 serie, czyli robiłem jedną serię do upadku w jakby krzyżowania linek wyciągu dolnego stojąc w takim praktycznie pełnym zakresie, ale takim można powiedzieć, że takie 3/4 zakresu, tak tylko, żeby dopiąć boczny akton barku. No i ostatnie 4-5 powtórzeń takich partial repsów pomagała mi Sylwia, czyli takie powtórzenia wymuszone i takich serii zrobiłem 3. To było połączone z wyprostami w przód sztangielki i tam też zrobiłem po prostu podwójny dropset, czyli na około 12-15 powtórzeń w pierwszej serii i później dropset na mniejszym obciążeniu. Ściągałem około 5 kg, bo robiłem chyba pierwszą serię 15, drugą serię 10 i następnie 20, później robiłem 15 i następnie przerwa i to wszystko w 3 takich seriach razem z klatką, z barkami połączone w jednym takim ćwiczeniu i następnie właśnie przeszedłem na triceps, czyli mój klasyczny, sławienny, no w zasadzie Lukiego, klasyczny, sławienny giant set, można powiedzieć, czyli 4 ćwiczenia połączone jedno po drugim na triceps, wszystko po 25 powtórzeń do absolutnego zajazdu. Tutaj generalnie ciężar, jak widzicie, jest bardzo, bardzo niewielki, bowiem ilość powtórzeń to jest w zasadzie 100 powtórzeń w jednej serii, więc jest tego naprawdę dużo. Zresztą po zakończeniu takiej serii momentalnie od razu są skurcze na tricepsach, takie, że jest ciężko naprawdę doprostować rękę, bo normalnie łapią fizyczne, takie bolesne bardzo skurcze. Takie bolesne skurcze, jak ktoś kiedyś za bardzo odwodnił i z tego sodu miał troszeczkę za mało, stosując na przykład diuretyki, to wie, o czym mówię, czyli taki skurcz, którego ciężko jest rozkurczyć, dość to jest bolesne, ale generalnie takich serii zrobiłem 2. Wybaczcie. Takich serii zrobiłem 2 i po tych 2 seriach przeszedłem sobie dalej. Jak na razie staram się po prostu wrócić do tego schematu, który mi rozpisał Luki, natomiast troszkę sobie tam pozmieniałem tą klatkę, bo w takim systemie, jak teraz tą klatkę trenuję, wydaje mi się, że jest to takie dla mnie najlepsze rozwiązanie pod względem takiego czucia mięśniowego, więc po prostu w to sobie idę i staram się teraz więcej tych wielostawów, póki mogę, wrzucać zdecydowanie. Więcej wolnych ciężarów też dlatego, że paradoksalnie niektóre maszyny powodują u mnie większy ból niż te wielostawy, niż te wolne ciężary, dlatego że na wolnych ciężarach ustawienie kości ramiennej mogę dobierać dowolnie, a na maszynach niektórych tego ustawienia dowolnego
no nie mogę jakby zrobić ze względu na to, że pewien ruch wymusza ta maszyna i więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Zatem tak sobie kombinuję. Po prostu staram się wybierać te ćwiczenia, które mi żadnych problemów bólowych nie sprawiają, bo najgłupsze, co by można było zrobić, to w zasadzie teraz na 6 tygodni przed zawodami się ponownie rozwalić. Także ja się na razie cieszę, że to wszystko się na tyle uśpiło, że nie mam żadnych problemów z tymi barkami, mogę wszystko normalnie trenować, bo absolutnie nie mam żadnych bólów, żadnych problemów z jedzeniem w tym momencie, żadnych problemów z apetytem. Wszystko jest tak, jak powinno być. Mam wrażenie w ogóle, że ten prep dość tak gładko przechodzi, że aż się zaczynam martwić, że coś może źle robię, bo nigdy nie miałem tak lekkiego, można powiedzieć, prepa. Wiadomo, że jest jeszcze 6 tygodni, więc jeszcze czas na bycie zajechanym jest, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne uczucie, że faktycznie widać, że ta forma się poprawia z tygodnia na tydzień, a to zmęczenie nie narasta aż tak szybko, jak było to w przeszłości. Pewnie częściowo jest to spowodowane tym, że mam teraz tą maszynę CPAP do spania. Wcześniej miałem bezdech senny, o którym nie wiedziałem i przez to ten sen nie był najlepszej jakości. Teraz oczywiście ten sen jest znacznie, znacznie lepszy. Momentami bym powiedział wręcz, że idealny. Więc to wszystko się na pewno przekłada na to, że po prostu wszystko idzie lepiej, zdecydowanie. Zresztą ja mam teraz 360 gramów węglowodanów w dni treningowe. Zazwyczaj na tym etapie redukcji to już bym był w granicach 200. Więc nigdy w życiu nie redukowałem na tak wysokich kaloriach. W ogóle mnie to trochę śmieszy, bo ktoś mi napisał na Instagramie, pytając mnie, ile mam teraz kalorii. Zapytał mnie, ile mam kalorii, a pisałem, że tam podałem mu, że tyle i tyle węglowodanów, tyle i tyle białka, tyle i tyle tłuszczy i mówił, że strasznie mało, jak na takiego chłopa, że tam, wiecie, 110 kg waży i 360 węgli. Jak dla mnie, to jest hardkorowo dużo, 360 węgli na redukcji i czasem jak słyszę, że ktoś ma, nie wiem, 400, 500 nawet węglowodanów i ledwo ciągnie, bo umiera z głodu, to trochę mi się śmiać chce. Wiadomo, że to jest kwestia tak naprawdę pewnego rodzaju percepcji, no bo jeżeli ktoś schodził z 1400 gramów węglowodanów i teraz ma 500, no to mając 900 węglowodanów mniej, wiadomo, że oczywiście będzie głodny. Tutaj bardzo fajnym przykładem może być na przykład właśnie Stuart Sutherland, który jest znany z tego, że on ogólnie je, zazwyczaj musi jeść dużo, dużo kalorii, a zawsze jakby mówi, że w tej końcówce i tak jest zmęczony i tak jest głodny, no bo jakby może głodny nie, ale zmęczony bardzo, więc jakby ta podaż kaloryczna nie zawsze się musi przekładać na sytość i ta podaż kaloryczna nie zawsze się musi przekładać na świeżość, dlatego że tkanka tłuszczowa tutaj zdecydowanie bardziej reguluje tego typu odczucia niż sama ilość spożywanego jedzenia. Choć nie ma co ukrywać, osoba, która spożywa zdecydowanie więcej tego jedzenia, dostarcza więcej mikro, makroelementów, na pewno będzie dużo bardziej świeższa i będzie się lepiej regenerować niż taka osoba, która musi cisnąć do samego końca bardzo niskie kalorie. Zatem no, tak to wygląda, że w tym momencie ja nie narzekam absolutnie na swoją podaż kaloryczną i ja życzę w zasadzie wszystkim, żeby na tak wysokich kaloriach mogli redukować. No i w zasadzie tyle. Na tym skończyłem swój trening. Oczywiście wszystkie te ćwiczenia, które widzieliście, były później robione w trzech seriach takich głównych. Wszystko w granicach między 12-15 powtórzeń, poniżej tego zakresu nie schodzę. No i na ostatek tutaj zrobiłem sobie jeszcze taki stretch statyczny po zakończonej serii, dosłownie około 60 sekund przytrzymania. Szybko nagrywa ostatniego posiłku. 150 gramów białej ryby, 100 gramów warzyw, takiego miksu. I tutaj 50 gramów płatków ryżowych i 30 gramów izolatu białka. Tak to się prezentuje na ostatni posiłek i w zasadzie na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro o godzinie 18.12, jak codziennie. Do zobaczenia.